Siema, z tej strony ten typ, co gra, no i oczywiście... I ta typiara, co też gra. Słuchajcie, mamy dla was dzisiaj mega kultową grę. Ta na bank. Zimowy wyścig Tesco. A to nie będzie zżynka z gier z kosza? Nie, bo oni są braćmi, a my jesteśmy małżeństwem. To ma sens. Na prawdziwych milionerów czeka cała masa elitarnych klubów. Istnieją kluby dla golfistów i tenisistów, dla kolekcjonerów sportowych, samochodów i miłośników antyków. To nie ma sensu. Dobra, no to co? Lecimy od zimowego wyścigu Tesco. Pasaż, no to nie jest świętokrzyski, nie? Tesco to już w ogóle nie ma. No w sumie można zacząć od tego, że Tesco się już dawno skończyło, nie? Znaczy, nie pomału się kończy, nie? Pomału się kończy. W sensie u nas w Polsce, a nie wiem jak jest za granicą. Czy ogólnie Tesco zostało sprzedane, czy nie? Nie mam pojęcia. Dobra, co my tu mamy? O, jest gra wieloosobowa. Tak, na pewno będzie to działać. No, nazwa serwera, mapy, to na pewno. No nie, z 2000 chyba roku. Dobra, opcje, ustawienia obrazu. Da się na moją rozdzielczość 2K wysoka, wysoka, rozmycie ruchu włączone, wydajność tylko gracza. Nie no, super. Co jeszcze mam więcej? Ustawienia dźwięku. Efekty muzyczne. Muzyka. Ty. Napis na aucie. Ale tego nie da się kliknąć. A nie, dobra, przepraszam, to jest w takim kolorze, że to jest totalnie rozmyte. Widzisz? Okej. Dobra, okej. Co jeszcze mam? Sterowanie. Awiatura, góra, dół, skręt w lewo, w prawo. Homle zręczny, spacjan, zostawiamy. Nitro, tu jest shift. Wyższy bieg AZ, raczej też nie. To się jeszcze biegi. Strzał z broni, kontrol. Nie, nie zmienia się, ale strzał z broni, pamiętaj. Klakson H, światła L, zmiana kamery C, czyli w zasadzie standardowo, nie? Dobra. A po co mi światła? To jak będzie nas, to będzie ciemno. Dobra, no to co, zaczynamy jednego gracza, nie? Oczywiście zaczynasz ty. Dlaczego? No, jesteś kobietą, kobiety mają pierwszeństwo ponoć. Wybiorę ci samochód spośród... jednego. Tak. Ale przynajmniej nie ma naklejki Tesco. Jak to nie? A zaraz pewnie będzie. Ale masz pasaż, widzisz na dachu i na masce. Tomasz, z tyłu on bardzo przypomina takiego Chryslera. Już nie pamiętam jakiego, ale z przodu znowu przypomina Bugatti. No tak. No, a z okay. tyłu? No to jest jakiś Chrysler, a nie powiem ci który. Przyspieszenie to... No i co mamy? Tylko tak, wyścig, automatyczna skrzynia biegów, to jest okej. Okay. Imię gracz, okej, okay. Kasa wow. 500 dolców, szacunek nikt. Tak, zawsze chciałam być nikim. Dobra, no to nie masz nikogo. Wyścig pierwszy, drugi? No, masz tylko jeden okay. chyba odblokowany. W ogóle tą grę się da przejść chyba w 8 minut, przechodząc speedrunnerzy, 8-7 minut. Speedrunnerzy, a tak. Nie tacy zwykli wyjazdy. Nie, proszę, pokaż, jak się gra. Widzisz Tesco z tyłu? Tak, w życiu nie mieliśmy tak pięknego Tesco no. w mieście. Bądź najszybsza, musisz z nim wygrać. Będę nitro shiftem. Okej. Okay. Kita. Nitro! No, nie wstydź się, nitro. O. Trzeba przytrzymać. Co się, a tu jest nitro w procentach, control. Widzisz? To było używanie broni. Tak, ale nie, chyba tu nie... Ale tu chyba nie ma żadnej broni. No właśnie, co ale coś zgarnęłam przecież. Ale chyba czy nitro. Mam jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o to nitro? Tak, masz 1%, widzisz pod prędkościomierzem? A, okej. Okay. No to masz 0%. Powiem ci, że... Co? Tesco! O, to jest nitro? Tak, masz 27% nitro. Aha, czyli tak naprawdę... Wow. Ej, no nie możesz... Ej, no to bardzo łatwo, o co ci chodzi? To jest idiotyczne. Przecież mówiłeś, że wyścigi są takie proste. A? Chciałeś się podłączyć kierownicy? Tak, jasne, to byłoby super. Wyścig. Patrz, jaki skok. Tylko nie gra Ty. Na kamień. Wiesz o tym, że w tym momencie przegrałem dlatego, że mi się z auto źle odbiło? No. A, no tak sobie zdajesz sprawę, to okej. Okay. To teraz... Patrz. O, widzisz.
Robiłaś to kiedyś? Tak, w GTA. GTA ma chyba lepszą fizykę. Nie no, fajne powiem ci. Jak patrzę na tę grę, to wiem już czemu Tesco się nie utrzymało w Polsce. Ale to ma sens, nie? Wezmę sobie dodatkowe i okej, okay, na razie sobie jadę. Bo jak on będzie jechał pierwszy, to na jego spadnie ten kamień, nie? Te wyścigi są tak skryptowane, że w każdym miejscu... Widzisz? O! Jest tak samo. Dokładnie. No uderz w kamień. Aha, no to dobra, ja uderzyłem. No ale chodziło, żeby uderzyć w kamień, tak? A jestem 15 sekund za nim, nie? Chyba się tego nie da wygrać. Ale sprawdźmy, może... To był pies? Leży potem. Ej, już jest 8 sekund. Przegram to. Rozumiesz? Przegram to z Kretesem. I tutaj wyje za każdym razem wilk. Co? Boisz się? Tak. Czyli meta, czyli on już pewnie tam jest. Tak, on już jest na mecie. Nie! Nie! Dawaj! Ty! Masz 5% nitro. Ty, wygram to. Dawaj. Ty, wygram to. Dziękujemy... Bagietom spod Tesco. Bagietowie spod Tesco, dziękujemy, że wygraliśmy ten mega ciężki, trudny wyścig. Jakby nie wy, to teraz byśmy nie wygrali. Czeka trudny wyścig. Tak, teraz mamy poziom trudny. Okej. Okay. Nie, zastanawiam się, czy te nazwy może łączą się w coś i... Tak. W super grę? Ty, to było dobre. Ty. Czarny. Przeleciłem czarnego. Jak się z tym czujesz, że przeleciłem czarnego? Wcześniej, może wiesz co? Jest budynek, widzisz? Jest budynek. To jest albo Tesco? Tesco. Tak. To jest park. To jest powietrzne... Tesco. Powietrzne Tesco. Powietrzne. Twórcy się postarali. Dobra, prawie mi się udało. Dobra. Ty! Złapałeś dwa i masz 50% nitro, widziałeś to? To się nazywa szczęście. Tak. Oni się tam gubią też. Tak. Mogłeś ich wyprzedzić, ale dobra, nie chciałaś. Ale tam jest... Tak. Widać, że na łeb, na szyję zależy mu, żeby tak wygrać. A widzę, że tobie nie zależy. Zabrodzi cały nitro. To nie fair, jak można dachem złapać nitro. Ty, co mu się stało? Coś mu się stanęło. Ty, patrz. Pchają się. Jeden do przodu. Ten drugą. Tak. Dobro, zobacz, mam jeszcze bardzo dobrą przewagę. Oni dobra, jedź, a nie zastanawiasz się. Ty, oni mnie przeskoczyli. Jak? Górą. Dobra. O! Na lewo. No, ale robię tak. Na lewo. Nie! Dobra, jedziesz. To jest ostatnia prosta! 3 sekundy... Wykorzystałam... Wygrasz. Wykorzystałam już moje nitro. Trzymam shifta. Wygrasz. Wygrałeś najtrudniejszy wyścig z poziomu trudnych. Masz super, brawo. Ale nadal jestem bałwanem. Tak, teraz zobaczymy, jaka będzie nagroda. Za wygranie 5 wyścigów, uwaga, naciskam Enter. Okej, okay, co wygraliśmy? Zostałeś niekwestionowanym mistrzem zimowego wyścigu Tesco. Jak się z tym czujesz, że zostałaś mistrzynią Tesco? Chcę wiedzieć, czy nadal mam status bałwan. Mnie ciekawi, dlaczego on ma taki dziwny bok. Teraz możesz wrócić do domu i przechwalać się zwycięstwem.
Z otwartą maską jadę. Nie, to chyba ten kolega jakiś. Może to Bob albo Slayer. Bob. Koniec Bob. Gry. Bob jest. Koniec gry. To znaczy, że to my jechaliśmy z otwartą maską. Koniec gry. Rozumiesz? Spędziliśmy... Ale patrz, ile masz klatek na sekundę. 1044. 1044 klatki na sekundę. Szacunek, śmiałek. Mhm. Ale kasy, zobacz, ile mamy kasy. 14. Tak, i nic nie możemy z tym zrobić. Tak. Tak. Super gra. I co? Już jest tyle. Okej. Okay. Nie no, wieloosobowy nie będzie dziać, nie masz szans. Na dwa komputery, jak po staremu kiedyś. Jakby we dwójkę dało się... No, nie, jakby się dało grać we dwójkę, to byłoby naprawdę zabawnie, nie? Tak, ale... Nie, twórcy! Nie ogarnęli tego. Kto jest twórcą tej gry? Wiedziałam. Cztery osoby. Erwin. Roni. Nils i Niko. Team Six. Wspaniała gra. Daliście z siebie wszystko. Czemu Team Six, a ich jest czterech? Bo dwóch się nie chciało przyznać. Rozumiesz? Może. Dobra. Ale, czekaj. Team Six to jest czterech, a nie, bo tam były trzy samochody w sumie. Tak to mielibyśmy jeszcze Boba i Harego. I Slayera. Nie wiem, skąd się wziął Slayer, ale... Tak naprawdę zapomnieliśmy nagrać dla Was zakończenia, no ale cóż, wybaczcie. Natomiast wypiszcie, jak Wam się podobało, bo my bawiliśmy się świetnie. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć.